No i dotarłem nad Morze Bałtyckie, do Gdyni. W ramach Okiem Wiznosza i dziś zerknę sobie, jak wygląda ten oto i dworzec podmiejski, Skemki, bo cały czas jest w przebudowie. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie i zobaczymy, kiedy w teorii będzie dane do użytku i co tam się jeszcze dzieje z zewnątrz. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć wzdłuż! I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Okiem Wiznosza. Chwila minęła od ostatniego odcinka z Wrocławia, ale już teraz prosto z Gdyni, z nad Gdyni Głównej pojawia się kolejny film, a de facto z nad dworca podmiejskiego, który aktualnie jest przebudowany. Sam dworzec podmiejski, czyli dworzec SKM-ki de facto teraz został wybudowany trochę później niż sama stacja i sama linia kolejowa, bo dworzec SKM-ki, czyli dworzec podmiejski jest z 1959 roku. Sama linia kolejowa z 1870 roku, a pierwsza stacja kolejowa, która w tym miejscu pojawiła się, z drewnianą poczekalnią, powstała tutaj w 1894 roku. Przebudowa dworca głównego była realizowana w latach 2008-2012 i od tamtego czasu czekaliśmy, aż w końcu rozpocznie się przebudowa tego i oto dworca. No i rozpoczęła się w listopadzie 2022 roku. Wtedy rozpoczęły się faktycznie pierwsze prace już w terenie, kiedy zostały wytyczone nowe trasy i że budynek jest niedostępny dla pasażerów i miało się to wszystko zakończyć w marcu 2023 roku. Nie stało się tak, wiemy, że termin był opóźniony później do listopada 2023, no natomiast mamy już grudzień, jak widzicie budynek tak wygląda. Co prawda ujęcia są z początku tego grudnia, ale tu dużo się nie zmieniło. Budynek cały czas jest nieoddany do użytku, jest ładnie ośnieżony, no i budowa cały czas tutaj trwa, de facto pewnie domyślam się, że w większości to już są tylko i wyłącznie odbiory techniczne. Natomiast o co tu właściwie chodzi? No ten budynek jest całkowicie zmieniany, a właściwie remontowany, wszystko tam jest teraz od nowa robione, włącznie z peronem, który też został zrealizowany w ramach tej modernizacji, ale peron już jest. Nowe przejście podziemne z windą jest, ale jest niedostępne oczywiście, no bo faktycznie dojście z tego przejścia podziemnego jest bezpośrednio do nowego budynku dworcowego, a nowy budynek dworcowy jeszcze jest w realizacji. Zadaszenie już jest w całości na peronie, tylko część peronu jest jeszcze wygrodzona, bo tam się znajduje, znajdziecie po prostu jakieś zaplecze techniczne do tutaj tejże i oto budowy. Natomiast faktycznie, jak widzicie, dworzec już jest. Jest napis dworzec podmiejski. Na górze mamy też wszystkie elementy, czyli całkowicie jest zadaszony. Z tyłu widać też zaplecze techniczne budowy. No i co tutaj właściwie jest teraz realizowane wewnątrz? Już Wam tłumaczę. A właściwie powiem Wam, co dokładnie miało być zrealizowane, bo znając życie, już większość tych prac została całkowicie ukończona. To tak, wewnątrz cały remont przebiega kompleksowo, do przysłowiowej gołej ściały. Ekipy skuwają stare tynki, stolarkę okienną i drzwiową oraz bałazeria trafiają do odstrojowania, a wszystkie techniczne instalacje zostały zamontowane od nowa. Spora praca dotyczy też infrastruktury i urządzeń niezbędnych do podłączenia nowoczesnego systemu monitorowania bezpieczeństwa, czyli właśnie to, co będzie tutaj teraz zlokalizowane w tym budynku. Bo wcześniej to był faktycznie dworzec, natomiast teraz to będzie trochę więcej niż dworzec. Oczywiście będzie przestrzeń miejska, a właściwie przestrzeń dla pasażerów, ale tu się będzie tego trochę jeszcze więcej. Bo w samym budynku będzie centrum sterowania i zarządzania całym monitoringiem na całej sieci SKM-ki. Stąd będzie podgląd na wszystkie kamery, na wszystkich peronach i na całej linii kolejowej, więc to jest zupełna nowość. Pomijając to, też tutaj będzie centralne sterowanie informacją pasażerską, która jest wyświetlana właśnie na peronach, więc trochę tu będzie tego zlokalizowanego w środku, więc ta wielka ściana z wszystkimi kamerami tu będzie musiała się pojawić, że tak to powiem. I to oczywiście wszystko całkowicie nowocześnie. No aktualnie, jak widzicie, ten sam budynek de facto z zewnątrz wygląda naprawdę całkowicie gotowy. Tu już dużo się nie dzieje, tam tylko i wyłącznie jakieś mniejsze, pomniejsze prace są realizowane na poniższym poziomach, natomiast de facto tu prawie wszystko już jest gotowe na miejscu, no i prezentuje się całkiem ładnie, tak? Natomiast no czekamy, kiedy ostatecznie zostanie to oddane do użytku. Znając życie, no już raczej to w nowym roku nastąpi, ale de facto raczej już tylko i wyłącznie pozwolenia i oddanie do użytku i będziemy śmigać i korzystać z nowego dworca. Natomiast jeżeli ktoś z Was chciałby kupić bilety, to tymczasowo oczywiście kasy biletowe zostały przeniesione z dworca właśnie podmiejskiego do dworca głównego, tam gdzie się znajdują kasy PKP, również tam się znajdują kasy biletowe dla SKM-ki, więc tutaj na spokojnie można kupić bilety, także wszystko jest całkiem ładnie zrealizowane, więc ogólnie pasażerowie, pomijając to, że nie mają jednego wyjścia z peronu, mocno tego nie odczuwają, bo i tak sam dworzec Gdynia Główna
całkiem ładnie się prezentuje. No jak widzicie, taki oto on wygląda od frontu. Jest on ogromny, majestatyczny i w środku też faktycznie całkiem ładne robi wrażenie. Miałem okazję z niego pierwszy raz korzystać podczas nagrywania tych filmów, więc muszę przyznać, że na mnie zrobił całkiem niezłe wrażenie. I też mam dla Was parę ciekawostek na temat samego dworca głównego, a właściwie Gdynia Główna. Co tutaj ciekawego może być? A już Wam mówię. To tak, z ciekawostek to jest po pierwsze to, że przed modernizacją w 2011 roku pomiędzy peronem 4 a 5 był tylko jeden tor, więc de facto można było z obydwu peronów wchodzić do pociągu, chociaż zapowiedzi były tylko i wyłącznie z jednego peronu, natomiast po przebudowie pomiędzy tymi peronami są aktualnie 3 tory, jeden jest dla pociągów towarowych głównie. Pomijając to, w 2017 roku sama stacja nazywała się Gdynia Główna Osobowa, teraz już oczywiście jest to Gdynia Główna i stare napisy zostały usunięte i tamten napis betonowy został zabetonowany. Natomiast jeszcze z innych ciekawostek to jest to, że w podziemiach znajdują się dwa schrony przeciwlotnicze, które mogą cały czas być obsługiwane przez mieszkańców. Mam nadzieję, że oglądacie ten film w lepszych warunkach niż ja teraz tutaj stoję na molo w Gdyni, a za mną znajduje się Morze Bałtyckie i trochę wieje. Słońce zaszło, się zrobiło trochę nieprzyjemnie. Ja zaraz zmykam na pociąg i pytanie, gdzie pojadę w ramach kolejnego Okiem Awizonosza. Do którego miasta? Piszcie w komentarzach swoje propozycje miast. Miasto, które będzie miało najwięcej komentarzy pod filmem z Gdyni, będzie wzięte pod uwagę do ankiety. Ankiety, w której Wy będziecie głosować po opublikowaniu ostatniego filmu z Gdyni. I wtedy w styczniu bądź lutym pojadę do tego miasta. Gdzie to będzie? Tego nie wiem. Ale Wy macie na to wpływ i zobaczymy, co wybierzecie. Ostatnio szybko pojawiła się Gdynia w ramach właśnie o propozycji z ankiety i wygrała tą ankietę. Gdzie pojedziemy w kolejnym miesiącu, to zależy od Was. Tymczasem ja uciekam, bo tu trochę wieje. Także piszcie komentarze, do jakiego miasta jechać dalej, ale spokojnie. Jeszcze z Gdyni pojawią się chyba z 3 filmy. Jakie? To zobaczycie. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Zachęcam do zostania patronami Awizonosza, bo to dzięki Wam, patronom, mogę realizować tego typu wyjazdy do różnych miast z całej Polski. I niedługo te wyjazdy faktycznie już będą się pojawiać co miesiąc, tak jak było to pierwotnie planowane, dzięki nowemu sponsorowi, ale to jeszcze niedługo więcej informacji. Tymczasem do zobaczenia już niedługo w Zakopanem, bo w końcu tamta linia kolejowa, przynajmniej w teorii, będzie oddana do użytku, a kolejny film z Gdyni za kilka dni. Cześć!